Hej, hej, witajcie serdecznie, z tej strony Dominik, witam was w The Evil Within. Jesteśmy w moim klimatycznym jacuzzi, no i wybieramy się dalej, dalej podróżujemy. Jesteśmy w czwartym rozdziale już i widzę tutaj drabinkę, która chyba sugeruje, że powinniśmy się tutaj ładnie... Kurczę, nowe spodnie. Spoko, już chyba wyczyściły się. No, dobra, zajdźcie, dobra, to nie tu. Tutaj coś mamy zrobić, czy to było tylko takie... Aha, tu. Łoki, przerzut, skubany, podpal, co podpal? Benzyna to jest? Chyba benzyna. Dobra, to są jakieś drzwi. Nie podobają mi się te drzwi. Okej, tu jest spokój, ale chciałbym jeszcze wrócić, bo tam była... dźwignia. Która mnie... O oh fuck. Zrzut trupów. Czy ten zrzut trupów będzie się ruszał? Wolałbym jednak nie próbować. Dobra, idziemy stąd. Nie będziemy tu ich zrzucać. Wchodzę z buta, bo to już nie ma co tu się z nimi pieprzyć. Tu jest jakaś drobinka na górze, zaraz tam przejdziemy. Coś czuję, że... Wow, tu uwaga, tu jest chyba coś głębokiego. Więc lecimy sobie tu tutaj po drabince do góry. O, tu są jakieś też, nie wiem. Boję się, że to mi się zaraz gdzieś wleje na mnie. Kopnij. Iha, to jest tylko to, że mogę sobie tak kurwa pokopać? Okej, dobra, kurwa, świetna sprawa. A mogę to przepchnąć? Nie mogę tego przepchnąć. Dobra, kopnijmy. Nie wiem po cholerę to było, ale dobra. Wow. Tu lekka pułapka. Tu kolejna jakaś dźwignia. Coś spadło. Muszę się przyjrzeć. Tutaj coś pada, dobra. A tu są te, o kurde. Dobra. Tu coś na tym jest, nie mogę tu zejść. Mogę. Sprawdzić, co to jest. Harpun, okej. To jest jakaś dźwignia. Ja pierdzielę, ile dźwigni. O! Okej. Dobra, pozbyliśmy się wody. Handgranatę, jo, handgranatę. Tam też jakaś pułapka jest? Zastanawiam, to jest jakaś pułapka. To było? Niepokoją. O! Rubik. Ale... O jak kuźwa cudownie. O kuźwa bardzo cudownie. Nigdy nie było jeszcze... aż tak dużo. Ej, bez przesady. Ej, bez przesady. Ładuj. Ładuj! Handgranatę! A, dupa. Kurczę, chyba niepotrzebnie, żebym tą wodę tam... wypuszcz wodę, co może to nie woda. Ten basen, niepotrzebnie chyba ten basen opróżniałem, coś mi się tak wydaje. Tak, tak mi się to wydaje. I zaczynamy od począteczku, tutaj widzę. Więc teraz musimy to rozplanować inaczej. Tu jest ten harpun. Podnieś go.
Czekajcie. Wejdźmy na to. Po drabince. Trzeba tu ładnie rozplanować sobie kurczą drogę. Cyk, 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 cyk. Tu jest przejście. Też gdzieś do jakiegoś pomieszczenia. Okej, tu jest przejście tu. Wspinaj się. No ej. Puch, dobra, to jest czujnik. Nie, on tu nie skacze, dobra. Ja pierdzielę. Zachłam. Nie może przeskoczyć takiej małej szparki. Nie wiem, po co mi jest w ogóle to wiaderko. To wiaderko jest... Nie mam pojęcia, po co mi to wiaderko. To wiaderko chyba robi tak, że wybucha, no. To może być, ale... No, nie no, trzeba iść do tych drzwi. Trzeba otworzyć tam te drzwi. Tu to było. Też do podpalenia. O! Figureczka. Zwłoki. Nie działa. Boom. Szczykawa. Szczykawa się przyda. Okej. Okay. Dobra. Rubik. Okej. Okay. Robisz teraz zamieszanie. Au. Ej, gruby. Dobra, ci się rozpierdolą. Podpal grubego. Dobra. Szybko. Fuck. Podpal, podpal, podpal. Dobra, szczykawa. O, teraz kurwa nagle kurwa skaczesz. Dobra, headshot. No, teraz to ładnie rozegraliśmy, kurde. Teraz to zrobiliśmy to po mistrzowsku. Po mistrzowsku. Ale amunicję straciłem, ale dobra. Jest w porządku, jest w porządku. Teraz się kuźwa cieszę. Amunicja. Do shotgunków. Do innych bajereczków. Szmeczków, dużo tego. Dużo pyszności jest. Jak to mówi Rojo. Dużo pyszności. Co to było? Okej, okay, dobra. Z czujnika, ale dobra, wynosimy się stąd. Okej, okay, to jakieś... Wnętrzności, wszystko spływa po ścianie. Nie podoba mi się tu, są jakieś drzwi. Halo, halo, czy jest tu kto? Zamknięte, dobra. Dziwne. Że ktoś zamyka. Halo, halo? Pyszności. Do czego pyszności to były? Przeładujmy sobie jeszcze. Cztery pociski. Tu są dobrze. Mot. Boss. What the fuck? Fuck.
Nie przejdziesz? Przeszła. I co jest? Ona hita mnie ma. Uciekamy, uciekamy. Wszędzie pułapki. I do windy. Taki dla bezpieczeństwa strzał. Ja pierdziule. To był strzał dla bezpieczeństwa. Ale widzę, że nie pomógł. Co to? Czemu to się zamyka? O, oczywiście, bieg na czas. Ha. Ja zdążyłem. Uch, dobry Sebastian. To diabła było blisko. Było blisko, człowieku, kurwa, prawie żeśmy zginęli. Nie licząc moich śmierci wcześniej. Nie licząc mojej próby ucieczki przed tym czymś wcześniej. Tym razem się udało i z tego się powodu bardzo cieszę i mogę ruszać dalej i pokazywać wam dalej, co i jak tutaj w The Evil Within. Jezu, Rubik, proszę cię, odejdź. Ej, odejdź, odejdź. Od razu mam się z tobą bić. Okej. Okay. Lecimy. Żyjemy, wow. Przetrwaliśmy. Koniec rozdziału. No proszę bardzo. Nowy zapis. Teraz czas na kolejny rozdział. To sobie tutaj troszeczkę w tym rozdziale jeszcze pochodzimy. Żeby nie było, witamy, witamy w kolejnym rozdziale. Co to będzie? O kurwa mać. Pamiętniczek, dzienniczek Sebastiana. Dobra. Tu mamy takiego checkpointa jakby, więc sobie przejdźmy tam już, weźmy sobie już, ulepszymy postać. Taka dziwna kamera. I w tym kierunku. Znowu pozamykałaś te kraty. I po co? Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Kurwa, gadasz. Nawet cię nie ma w tym pomieszczeniu. A słuchajcie, jakbyś była. Już nie zamykaj tych drzwi, babo, bo już po cholerę te kraty zamykać, jak tylko ja tu przychodzę. No chyba, że ty tu sprzątasz i nie lubisz po prostu, jak jest przeciąg w takich drzwiach. Bełty do agonii, zapasy, granaty, nie wiem, co tam. Jakbyśmy sprawność lepiej postać. Zdrowie jednak, bo to jest zdrowie, jednak jest bardzo potrzebne. Jeszcze coś mam? Granaty mogę ulepszyć. Coś jeszcze w zapasach? Zapałki albo granaty? Zapałki. Granaty to tam kij z tym, no i pełność pasek zdrowia. No żeśmy się uleczyli. Ze mózgów. Dobra, lecimy tam. Siostro, jeszcze tylko sprawdzę, może mam jakiś kluczyk. Podnieś? Co to jest? Krzesło wstrzymane. Dzięki, że donosisz mi gazety, siostro. Teraz chciałbym tam przejść. Zobaczyć, czy mam jakieś klucze. I potwierać jakieś tutaj ludweczki. Nie mam kluczy. Super. Po prostu super. Może tu jest jakiś kluczyk gdzieś ukryty. Albo leży. Czasami coś może być. Ale nie widzę. Czyli, że gra nas nie lubi. A tu są jakieś drzwi. Byłaś tu, siostro? Czy to jest wejście do tej sali? Lustro. A mogę tędy wyjść?
to nie będę musiał zapierdzielać taki szmat drogi. Nie zapisałem gry, ale dobra. Myślę, że tam jakiś checkpoint mi to wynagrodzi. He is watching. We can't leave. No i kurwa, wszystko jasne. Co? Zakamarki umysłu. Czy mam sprawdzać te cele? Czy to kurwa trudno nazwać celami? To są pokoje. Otwórz. Amunicja. Amunicja wilk. Przeładujmy. Można się tu ukryć? Nie można. No spierdzielamy stąd. Piękny hotel. Tu coś chyba poblokowane. Chyba trochę się... Czy tam ktoś stoi na końcu korytarza? Halo, halo? Zombie. O pierdole, to był tylko kurwa schizy. Pierdole schizy. Bez buta weź, to nie będziemy kurwa otwierać tych drzwi po przyjacielsku. Czy to kurwa nie jest pięciogwiazdkowy hotel? Minimum kurwa 1,5. 0,5, sorry. Takie hotele teraz robią tylko. To mi się wydaje, że tam ktoś stoi kurwa na końcu korytarza. I wózki w ogóle. Ej, czy... Nie wiem. Razem sobie zablokował wejście do... Kurwa, nie mam pojęcia. Czy ktoś mnie kurwa obserwuje, czy mnie obserwuje? Zablokowałem sobie kurwa wejście wózkiem. Jezu! O, żeż ty cholero, to ten niewidzialny. Kurwa, gin. Tyle pocisków w niego poszło. Spal to, ścierwo. O, żeż ty cholero. Ten niewidzialny to jest... Naprawdę. Pierdole. Co to było? Wolę stąd wyjść. Tutaj coś jest? Mówię, to zaczyna mi na schizę siadać już. Już nie chcę w to grać. Ale będę grał dla was. Ten obraz nawet do niego kurwa nie podchodzę. Kible. Kibli nienawidzimy. Kibli nienawidzimy. Czy coś się kurwa nie zaczai zaraz na nas? Pierdol, tylko żeby nie było tego niewidzialnego. Co to było? Kurwa, ten niewidzialny. Zapomniałem całkiem o tym niewidzialnym. Spokojnie kurwa, jeszcze chwilę, daj mi chwilę się tu rozejrzeć kurwa, ty już chcesz złazić. Butelkę podniesiemy na odwrócenie uwagi. No ale już chyba tylko tyle tu było. Jak mam tam zejść kurwa? Skok. O kurwa, szczur z... Kurwa, ze statuetką? Co ten kurwa szczur? Serio? Kurwa, no nie róbcie jaj, że to ma kurwa statuetkę ten szczur. Że mam ją tak rozjebać. Kluczyk. Też kurwa, nie wiadomo, czy to jakieś, nie, są jakieś krwiożercze bestie. Ale kluczyk mamy do naszej kostnicy. Tędy chyba. Punkt kontrolny. Bardzo się z tego powodu cieszę. Sprawdźmy jeszcze ten pokój, bo tam jest winda. Więc będziemy mogli kończyć ten oto. Nie. Dobra, w głowę trzeba celować, czyli wysoko. Dobra. Jak się pokazuje to oko, to znaczy, że nas obserwują. Zaraz wiadomo, czy frajer gdzieś jest. Ta ścieżka dźwiękowa to jest po prostu kurwa przeepicka. Pełno naboinu. W środku coś jest. Czy mogłbym to... Patrzcie, trzeba niszczyć szyby, żeby za szybą. Trzeba też się nieźle tu przypatrzeć. Ale klimat jest naprawdę nieziemski. Nie wiem, czy mam tam iść. Nie.
frajer, kurwa. Niewidzialny. Mamy go, kurwa, z głowy. Już nie chcę, kurwa, więcej pomieszczeń. Ja mam tam do windy iść. Ale chyba tam winda pewnie będzie zamknięta, dlatego mam tu wejść. Żeby jakieś zasilanie włączyć, coś mi się tak wydaje, więc chyba w dobrym kierunku idę. Ale dobra. Co, w każdym pokoju będzie po jednym tym frajerze? Jest tu co? Tu pewnie do stu będzie jakieś, kurwa, zasilanie, bo to jest... niemożliwe. Albo karta. No, albo karta do windy. Przeładuj, zaraz się pewnie zacznie piekło. Ścieżka dźwiękowa po prostu, chyba jest. Okropna! Okropne to jest. Te kurwy niewidzialne są okropne. Ale nie otwieraj tego. Ale klimat jest, no, piękny. Z tymi, kurwa, otwieraniem drzwi to wszystko tak fajnie współgra. Ja muszę spierdalać, jak będę widział tego frajera. Dobrze idę? No. Karta. Nie, tylko nie ty, kurwa. Won. No. Się, kurwa, przystał do mnie Rubik. Okej, kochani, punkt kontrolny, więc kończymy ten odcinek Devil Within. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Ja się postaram wam nakręcić kolejny odcinek. Postaram się, na pewno wam nakręcę. Więc trzymajcie się, do usłyszenia i... pa, pa!